Powiedzcie panie, co tutaj się wydarzyło? Dokładnie dziś nad ranem znalazła go żona martwego Denata, bo to tak się mówi. Ja dopiero się dowiedziałam po godzinie 14, zaraz dzwoniłam do lekarza, dowiedziałam się, że również było koło 7, dzwonione między 7 a 8 do lekarza, że przyjechał, stwierdził zgon. Oczywiście nie miał niby tam transportu, że coś tam, coś tam. No to ja dzwonię po 14. Pytam się, dlaczego nikt jeszcze do tej pory nie przyjechał, przecież ta kobieta jest w domu tak. I my ją tak sąsiedzi trochę brali do chora siebie, żeby psychicznie ona, kobieta. Żeby nie leżała, nie siedziała z tym Denatem. Na 20 metrów no mieszkaniu. No i pani stwierdziła z pogotowia, że nie mają transportu. Sąsiadka później zadzwoniła teraz. Dzwoniłam po godzinie, stwierdziła, że lekarz pojechał do Wałbrzycha. Ale no jak pojechał do Wałbrzycha, skoro nie ma transportu? Tak, tak. I że dopiero się nim zajmie, jak przyjedzie i znajdzie chwilę, no to nikt nie przyjechał, nawet nie sprawdzić, czy ten człowiek da się go uratować, czy cokolwiek. Nawet straż pożarna, nikt nie przyjechał, zero. Z Białegostoku dopiero zainterweniowała pani, jak dzwoniłam na centralę, to przyjechali państwo kryminalne. No panią przełączono aż do Białegostoku na 112. Do Łodzi, do panie kochany, ja już wszędzie się zgadałam, z całą Polską. No i nie ma transportu, nie ma lekarza, nie ma nikogo. I ten Denat cały czas tak leży, prawdopodobnie od nocy, bo... No nie wiadomo kiedy, nikt nie przyjechał nawet go reanimować, nic, kompletnie, nikogo nie ma, nikogo. Nie ma. Okej, teraz mamy godzinę, która to jest po 16. Jest 15.30. No właśnie. I dalej nie ma lekarza. Nie ma lekarza. Nie możemy wezwać służb odpowiednich do Denata, żeby zabrali ciało. Nic. I wiadomo, że dopiero teraz policja przyjechała. Tak, tak. Teraz, po interwencji sąsiadki. Nie wiem, ja to nie rozumiem. Ja jestem, mam prawie 70 lat. Prawie, tak, nie? Ale składki, emeryturę przecież brało to przecież państwo. Przecież ja tak samo pracuję. No. Składki odprowadzane, w ogóle zero zainteresowania ludźmi. Zero. A w TVN nie tak pięknie Bolesława wygląda, nie? To jest właśnie najgorsze. Najgorsze, co może dać być. Ludziom tylko. Kobieta siedzi z mężem martwym. No, ale ta kobieta w ogóle jakby nie sąsiedzi, jak gdyby nie my, herbaty czy coś zrobić, to co? By tak miała siedzieć na tym nawet godzinie? Nawet nie chce herbaty wypić. Była kompletnie zero szacunku do człowieka. Zero. I czekamy dalej na strony Bolesławca. Dalej nie ma lekarza, nie ma nikogo. Nie wiem. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Ale ktoś powinien w ogóle przyjechać, stwierdzić, czy ten człowiek żyje, czy cokolwiek. Nic. Udałoby się uratować, czy puls znaleźć. Nikogo nie ma, nikogo, kompletnie. Zero, jak śmieci.